Komilia autora z II wieku. Powiedziałem, jak sądzę, słuszne uwagi o wstrzemięźliwości. Jeśli ktoś w ten sposób będzie postępował, nie pożałuje, ale zbawi siebie i mnie jako tego, który udzielił pouczenia. Nie mała to bowiem zasługa sprowadzić na drogę zbawienia duszę zabłąkaną i zgubioną. Taką właśnie zapłatę możemy ofiarować Bogu. Który nas stworzył, jeśli zarówno ten, kto mówi, jak i ten, kto słucha, będzie mówił i słuchał z wiarą i miłością. Trwajmy w tym, w co uwierzyliśmy, jako sprawiedliwi i święci, abyśmy ufnie mogli kierować nasze modlitwy do Boga, który mówi: Kiedy zawołasz, odpowiem oto jestem. Słowa te wyrażają wielką obietnicę. Pan mówi, że bardziej skłonny jest do dawania niż my do proszenia. Doświadczając tak wielkiej łaskawości, nie zazdrośćmy sobie otrzymanych od Pana łask. O ile bowiem słowa te napełniają wielką radością tych, którzy pełnią wolę Bożą, o tyle wielką karę ściągają na nieposłusznych. Zatem, bracia, korzystając ze sposobności do pokuty, póki czas mamy, nawróćmy się do Boga. On nas powołał i chce nas przyjąć. Jeśli pozbędziemy się porządliwości i nie dozwolimy, aby nasza dusza stała się łupem złych pragnień, doznamy Jezusowego miłosierdzia. Wiedzcie zaś, że nadchodzi już dzień sądu, palący jak piec. Wtedy część nieba zniknie, a cała ziemia popłynie jak ołów w ogniu. Wtedy się ujawnią wszystkie czyny ludzkie zarówno skryte, jak i znane. Jałmużna jest doskonałą pokutą za grzech. Post więcej znaczy niż modlitwa. Jałmużna jednak przewyższa jedno i drugie. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, modlitwa zaś płynąca z dobrego sumienia, uwalnia od śmierci. Szczęśliwy każdy, kto się w tych rzeczach okazuje doskonały. Jałmużna bowiem umniejsza brzemię grzechu. Nawracajmy się przeto całym sercem, by nikt z nas nie zginął. Jeśli bowiem otrzymaliśmy polecenie, aby odwodzić pogan od kultu Bożków i nauczać o ileż bardziej nie można dopuścić, aby zaginął człowiek, który już poznał Boga. Dlatego wspomagajmy siebie nawzajem, aby zachęcić do dobrego także słabych, i by w ten sposób wszyscy dostąpili zbawienia. Nawracajmy się. I upominajmy siebie nawzajem.